sędziego ringowego. Chris John zaczynał karierę zawodową w 1998 od wygranej z firmanej Kandom u siebie w Indonezji na punkty. Pierwszy tytuł mistrza Indonezji zdobył 3 lata później, wygrywając z Muhammadem Al-Faridzi. Zaczynał jako bardzo młody chłopak pod okiem swojego ojca, który był jego pierwszym trenerem, a później, kiedy już zaczął profesjonalny boks w 1997, też występował z wielkimi sukcesami jako zawodnik narodowego teamu Wushu, chińskiej sztuki walki. Wygrywał wiele, wiele imprez, między innymi wygrał Igrzyska Azjatyckie w Dżakarcie w 1997 roku. Także na pewno bardzo uzdolniony ruchowo, chociaż nie zaczynał od klasycznego boksu, ale już od początku właściwie był tego boksu uczony przez ojca. Od 2005 roku związał swoje losy z Australią. Oczywiście nie wyrzekając się korzeni, bo jak tutaj już wspominał bardzo wyraźnie i mówił do mikrofonu Jimmy Lennon Jr., to przecież bohater narodowy Indonezji. Obaj praworęczni. Chris John swój ostatni pojedynek stoczył podczas tej samej gali w Perth, w której czysto diabłowodarczyk rozbił Danny Greena, obecnego tu jako komentator australijskiej telewizji. A tam wtedy w walce wieczoru Chris John pokonał Stanisława Mierdowa, wygrywając z nim jednogłośnie na punkty. Rywal był wprawdzie liczony w drugiej rundzie, ale walka nie zakończyła się przed czasem. Zwycięstwo Chrisa Johna było pewne, ale w końcówce Mierdow doszedł do głosu. W ubiegłym roku w kwietniu w Dżakarcie Chris John wygrał jednogłośnie na punkty, broniąc swojego pasa z Daudencino Jordanem, tym pięściarzem, który tak podobał nam się w poprzednim wygranym przez nocą pojedynku z Lorenzo Villanuevo z Filipin. Całej gali bokserskiej w Singapurze pisano w tym kraju, tak jakby nie było, pierwsza walka o mistrzostwo świata. Oficjalne ważenie miało się odbyć na dachu, który jest, już może Państwo zauważyli, tego hotelu, gdzie rozgrywana jest ta gala bokserska w kształcie statku na 57 piętrze. Ostatecznie zdecydowano się to oficjalne ważenie przeprowadzić na niższym poziomie, na pierwszym piętrze. Początek na razie spokojny. Chris John to jest zawodnik, który nie jest typem punchera. On nie dąży do wycięstw przed czasem. On po prostu boksuje tak, jak potrafi. Najlepiej jest bardzo wszechstronnie wyszkolony.